Welcome to episode number 281 of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com or on YouTube. If you're new, go back to the start, you'll find a link in the podcast description of the first episode. You get lessons from Camilla at I'm a podcasting coach and I've got four other podcasts. You'll find everything on bio.link forward slash podcast. or Camilla. Cześć Roy, witam cię serdecznie, witam naszych kochanych słuchaczy. Zapraszamy was dzisiaj na bardzo smaczne spotkanie. Jeśli jesteście głodni, to po tej lekcji na pewno zamówicie pizzę. If you're Zapraszamy. hungry, we're going to order pizza. Zamawianie pizzy, zamawiać to jest tu order. Zamawianie pizzy. Myślę, że większość ludzi, prawie wszyscy, lubią pizzę. Roy, jaką pizzę lubisz? Pizzę z ananasem, pizzę z pomidorami, jaką pizzę lubisz? Um, Margarita. Lubię pizzę, tak, lubię margaritę. Czyli tak. margarita jest z serem i z sosem pomidorowym. Taka klasyczna. Tak. Jest to pizza wegetariańska, czyli bez mięsa, bez szynki, bez salami, bez kiełbasy, tak? tak? Czyli lubię pizzę wegetariańską, klasyczną margaritę. To jest taka bardzo prosta pizza. Myślę, że wszystkie dzieci też lubią margaritę. Dobrze, pizzeria. Co to znaczy pizzeria? Pizzeria jest to... Shop, yeah. No właśnie, gdzie kupujemy, jemy e, pizzę. Czyli mówimy, idziemy dzisiaj do pizzerii? Czy masz ochotę iść dzisiaj do pizzerii? Chodź, idziemy do pizzerii. Tak, więc wszyscy znają to słowo. A kim jest pizzerman? <laughs> My to wzięliśmy to słowo z języka angielskiego chyba, tak? Who's the pizza man? you said? Pizzerman, tak? To jest Osoba, która pan, który robi pizzę, tak? Dlaczego? Pan, może pani? Albo dla, <laughs> zawsze dla mnie jest it's pan. Ja myślę, a, wiesz, że a ja zawsze widzę pana. Tak, też. Ja, tak ja. jeszcze nigdy nie widziałam kobiety. Zawsze w Polsce tak widziałam, że to mężczyzna robi pizzę. Ty też, Roy? Tak. Tak, tak, zawsze jest to pan, który robi pizzę w profesjonalny sposób. Pizza może być mała, może być duża. Kiedy ty idziesz. I średnia, I średnia, tak, średnia medium. też. Chyba yeah. jestem głodna. <laughs> Roj, kiedy ty idziesz do pizzerii, kiedy zamawiasz pizzę, to kupujesz pizzę małą, czy dużą, czy średnią. Zależy, kiedy? Normalnie no, jestem z moim synem i ja mm -hmm. zamawiam dużo. I bo Daniel też bardzo lubi Margarita I je On jej dwa. What a slice. Dwa kawałki. Dwa kawałki. Jest I i resztę dla mnie. Dziecko I dwa kawałki. Aha, czyli dziecko je dwa kawałki, a ty sześć kawałków. Bo generalnie tak pizza, wie. jak jest cała pizza, to ona ma osiem kawałków, tak? Tak. Więc dziecko je dwa kawałki, a roj sześć. Sześć dużych kawałków. Dobrze, czyli kolejne pytanie, z czym? Tak with what? Z czym? Pizza z serem, z pomidorami, z kukurydzą. Dobrze. I kiedy my chcemy zamówić pizzę, mówimy, chciałbym zamówić. I would like to order. Mężczyzna mówi chciałbym, a kobieta mówi chciałabym. I teraz mam pytanie za 100 punktów. Roj, co to znaczy? Chciałbym zamówić pizzę na wynos. Co to znaczy na wynos? Is to take away? Tak, tak, na wynos. To znaczy, że chcemy ją zabrać, tak? Do domu na przykład. Okej, okay. pizza z sosem. Wiesz, ja słyszałam, że taka prawdziwa pizza włoska, ona jest bez sosu. Włosi nie używają I sosu. I też tylko... Twoje pierwsze uh, list uh, lubi pizza z uh, Anazem. Ananas. With pineapple, ja myślę, że nasza e, osoba, kto słuchasz od Włoch, będzie oh, bo Ananas nie może być. So. <noise> to nie jest klasyczna pizza, tak. prawda? Tak. I tak samo w Ameryce czy w Polsce właśnie jemy pizzę z sosem. Z sosem pomidorowym albo z sosem czosnkowym. Ale, tak jak mówisz, we Włoszech oryginalnie pizza jest z... Olive, olive oliwą. Mhm. Tak, to bez jest lepiej. Dla mnie to jest 100% lepiej. Dobry dobre olive oil, tak? Dobrą oliwą, tak? Z dobrej jakości. To jest smacz, bo ja mam truflowy, Tak, kiedy olive masz trufa. smak? Olive oil, To jest bardzo dobre. Czyli ty roj wolisz pizzę bez sosu z oliwą, tak? Dokładnie, tak. Albo w ogóle sucha, bez niczego. Tak. Dobrze, i ostatnie pytanie, co to znaczy z dowozem czy na miejscu? Chciałbym zamówić pizzę z dowozem czy na miejscu? I suppose here to take away. Z dowozem away. to jest like delivery, tak? O, oh, okej, okay. delivery are in the place. Na yeah? miejscu, na miejscu tutaj. Ty zwykle jesz pizzę z dowozem do domu, właśnie zamawiasz z dowozem czy na miejscu? Na miejscu jest le lepiej, bo czasami czekasz. Nie wiem, godzina, i jest zimno. A pizza to nie jest dobra, kiedy jest zimno. Jest lepiej, kiedy Pisa jest. To musi być gorąca. Gorąco. Tak. I którzy ludzie mówią, że pizza ma dużo kalorii, że jest niezdrowa, bo gluten, bo ser, dużo kalorii i tak dalej. Ale ja myślę, że raz na miesiąc każdy może zamówić pizzę. A ty, co myślisz o tym? Tak, i też może kupić pizzę bez gluten teraz, powiem. I kilka hmm, ludzi ma problem dobra. ze glutenem, tak so. Także tak, myślę. Jeden że raz za miesiąc jest. A wiem, raz na miesiąc czasami może. ludzi. <laughs> trzy razy za tydzień, ale dla mnie raz, raz za, za miesiąc też jest dobra, bo wiem, czyli... mój syn lubi i tak. To miło jest iść razem z dzieckiem na pizzę, tak? Dokładnie. No, dziecko Fajnie, bardzo czyli... lubi pizzę. Myślę, że wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem, with moderation, tak, z umiarem, jemy z umiarem, także wszystko jest w porządku. Zapraszamy was na pizzę dzisiaj wirtualną. Jeśli macie ochotę, zamówcie. Pozdrawiamy was serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, Kamila. Dziękuję. Roy. If you'd like some tasty lessons or you'd like to some other dish that you need translated, Kamila can give you lessons. We're also on BitShoot and YouTube, learnpolishpodcast.com. And I'm a podcasting coach, bio.link forward slash podcaster. Be sure to give us a thumbs up, five star rating, share with your friends, because it really helps. Until next week, Chingkwerbat, Ida Do widzenia, smacznej pizzy. Bye, -bye. Bye, -bye.